pytanie. Kiedyś z Panem rozmawiałam i Pan mówi, że dusza może Pani akurat przez 2 dni nie odpowiadać, bo jest zajęta swoimi sprawami. Tak. Jakimi on ma sprawami? Dobre pytanie. Zaczniemy od prostej rzeczy. Najprostsze pytanie, prosta odpowiedź. Czasami nasza dusza nie ma jednego ciała. Czasami, może, jeśli dusze już wystarczająco stare, wystarczająco inteligentne, wystarczająco rozbudowane, mogą mieć na przykład paru ciał. Nie obowiązkowo w tym samym, bo wszystkie lubią ten temat, bratnia dusza, tam płomień, o kurczę, ta część mnie była gdzieś tam, mieszka na drugiej ulicy, bo czuję to, to jest tam, to znaczy, to jest takie bardzo nie. W większości wypadków, jeśli ma duszę, inne ciała, to na przykład to jest inna planeta i na przykład nie jest taka istota jak my, a coś innego, na przykład jakieś zwierzęta, jakaś roślina albo cokolwiek. I dusza czas od czasu po prostu bardzo jest skupiona na kimś innym, na innych relacjach. Chodzi o to, że nasze dusze, dawajcie porównamy taką rzecz. Jak myślicie, jeśli weźmiemy świadomość duszy i naszą świadomość w procentach, jak to można porównać? Jeśli duszy świadomość 100%, to ile my mamy? Przykład. Skromna. Od 5 do 7. 5-7% porównania naszej świadomości, świadomości duszy. Z tego powodu, że ty zawsze mówisz, to świadomościej duszy jest wielu. Tak jak w naszej garderobie jest wielu ubrań, tak? Nasza dusza może mieć ogromną ilość świadomości. Jak zapytałem swoją duszę, którą świadomość kocha najbardziej, myślałem, że moją, to powiedziała świadomość Rafy Karolowej. Także było to, mówię, że to było na jakiejś planecie, gdzie cała planeta była oceanem i była tylko jedna Rafa. I to była jedna świadomość potężna, ogromna, wszechstronna, w której była tak różnorodna, że dusza mówi, że po prostu było to cudownie, tak? I jak, kurczę, z takiej Rafy konkurować, tak? To znaczy mówić, że to jesteśmy wielu, jedna z wielu ich doświadczeń, tak? No w tym świecie jesteśmy najważniejszym przejawieniem. Kiedy odejdziemy z tego świata, to będziemy częścią świadomości duszy, tylko tym, niczym więcej. Dodatkiem albo częścią przejawienia połączymy się ze wszystkimi innymi świadomościami. Nie staniem imi, tak? A jak myślicie, jeśli nasza dusza ma tyle świadomości, kto jest właścicielem tych wszystkich świadomości? Źródło, nie dusza. Każda świadomość jest własnością, jak to nazywается, własność intelektualna albo coś takiego jest, takie określenie. Że tak вот własność intelektualna każdej świadomości jest źródło. My należymy, nasza świadomość jest skarbem. Każda źródła, jakość źródła określa ilością świadomości, które zabrali duszy, które jest poza źródłem. Tak вот, źródło wzrasta, zmienia swoją częstotliwość od jakości doświadczeń dusz, które podróżują. Tak вот, jest każda nasza świadomość. Ja zawsze mówię tak, że kiedy dusza wraca do źródła, to nasza świadomość wypożyczaje wszystkie duszy, które jest w tym źródle, które nigdzie nie wychodzili. Przeżywają nasze życie, setki dusz przeżywają wszystko, co my przeżyliśmy. Jakby wypożyczył film w wypożyczalni i oglądasz, tak? Jeden film może oglądać miliony ludzi. Tak jest dokładnie tak samo. Nasze życie może doświadczyć różne dusze, przeżyć, tak? To znaczy my wzbogacamy życie źródła. Rozróżnienie duszy, a nas, czyli kogo? O, kogo? Jednego fragmentu duszy. No właśnie, no. Jednego z wielu fragmentów duszy. Mówimy o jakichś dwóch osobowościach, to już jest jakby co? To znaczy nie. Tutaj chodzi o to, że nasza osobowość, nie możemy porównać ją z osobowością duszy. Tak jak powiedziałeś, że nasza osobowość albo nasza świadomość to jest jakieś 5-7%. Wiele różnych świadomości składają się na świadomość duszy. Tak вот my jesteśmy częścią świadomości duszy. Wzbogacimy ją swojej świadomością. No tak, dlaczego mówimy o jakby różnych doznaniach 7% i pozostałych 93%? Jakby to bo różne interesy rozbieżne. Jest rozbieżny. Tak. Tak, no stwarzają narząd. Świadomość komórki i świadomość narządu to jest troszkę coś innego. A później jeszcze świadomość istoty, w której ten narząd jest. Tak. I każda komórka ma swoją świadomość, no ona nie stwarza świadomości narządu, tak? Tak nasza dusza jest jakby narządem, a my stwarzamy świadomość, część tej świadomości. To nie jest tej gęstości, na przykład, ta komórka, w tym organie akurat. Tak, w tym organie, tak.
To znaczy, my jesteśmy, my na przykład, jeśli nasza dusza ma 30 świadomości różnych, zebranych, no zwykle 30 to jest mało, na przykład ma 300, tak? I my jesteśmy tylko jedną z tych 300 świadomości, to na pewno świadomość duszy jest całkowicie inna, bo ma świadomość istot, których my nie mamy zielonego pojęcia, światów, o których nie mamy pojęcia. Była tak różnymi postaciami, żyła tak innych warunkach niepodobnych do naszych, że my nie możemy jakby zrozumieć, co ta świadomość dała naszej duszy. Czyli co, według tego my nie możemy i nie powinniśmy się utożsamiać z duszą? Oczywiście. Tak jak samochód łączy się z kierowcem, tak? No kierowca wyjdzie i pójdzie do innego samochodu, tak? Ale w pewnym momencie na okres tak, na moment, tak вот w tym żywocie, w tym świecie, my reprezentujemy naszą duszę. To ta dusza, ta świadomość nasza powstała, kiedy nasza dusza weszła do tego świata, do tego matrixa, tak? W tym momencie zaczęła powstawać. Czym dłużej nasza dusza była w tym świecie, tym dłuższy czas świadomość kształtowała się, tym bardziej jest wyjątkowa. No dobrze, to czymże my? Tylko tej świadomością, tego świata, bo kiedy wyjdziemy z tego świata, to już nasza świadomość nie będzie nigdzie potrzebna. Czyli my to jesteśmy to opakowanie. Oczywiście, tylko ty. Lepszym albo gorszym. Ale jednorazowym. Bardziej świadomy albo... No, jednorazowym, dokładnie. Do ekstremalnego eksperymentu jesteśmy stworzony, to opakowanie stworzone, w które była włożona dusza. I komfort naszego, powiedzmy, funkcjonowania, czy świadomość, to jest na ile blisko jesteśmy... Dokładnie tak jest. Tak вот widzisz, i to jest to polega, na ile dobrze się czujemy bycia tym opakowaniem. Na ile to opakowanie zgrana z tym środkiem. Tak? Tak вот, chodzi o to, że naszej duszy zależy, żeby my mogli jak najlepiej się poczuć. Mało tego, że ona wtedy dobrze się czuje, no wtedy ona maksymalnie może przejawiać się w tym świecie. Tak? A dokąd może zaprowadzić życie w przekonaniu, czy takim utożsamianiu się z duszą, że my to też dusza? Do no, to znaczy cały czas to jest jakby większość ludzi mówi, że to oni decydują. To znaczy, ja jestem centrum, pępkiem i tak dalej. Moja świadomość jest czymś nadzwyczajnym, największym. Tylko jeśli dusza na 1,5 sekundy wyjdzie z tej świadomości, to nic nie zostanie. Co? Teraz pozytywność doświadczania polega na tym, żeby dać dobre doświadczenie duszy czy sobie? Już tylko jeszcze raz. Jeśli pan mówi tak. Idę na spacer i chcę kopnąć piłkę. Ja kopnę piłkę tym butem, dam doświadczenie dobre butu czy sobie? No właśnie. No jesteśmy butem naszej duszy. Kiedy kopiemy piłkę, to doświadczamy i but, i dusza. Nie możemy oddzielić tego. Kiedy zaczynamy doświadczać życie na własną rękę, te doświadczenia nie mają sensu. Dla kogo? Dla duszy na pewno? Dla duszy tak. Dla nas tak, mają sens, tak? Dla duszy nie mają sensu, to znaczy sens ma dla niej tylko wspólne doświadczenie, tak? Można założyć, że powiedzmy pozytywność naszych doświadczeń zależy od bliskości z duszą. Tak? Dokładnie, od wspólnoty, wspólności doświadczeń, to znaczy na ile nasze doświadczenie bliżej tego, co dusza chce doświadczyć i doświadcza, tak? Bo kiedy jest to wbrew chęci doświadczenia duszy, to dusza buntuje się, dusza sprzeciwiaje się. Zniechęcające i tak dalej.